Jesteśmy na nowym Pabielnickim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Co tu się działo przez ostatnie dwa lata? No, przez ostatnie dwa lata był dość zaawansowany, intensywny remont. Zmieniło się praktycznie wszystko, począwszy od rozkładu pomieszczeń, od powierzchni, jak i również wyposażenia. Tak jak pan wspomniał, dwa lata trwał ten remont z pewnymi przerwami związanymi bądź to z koronawirusem, gdzie firmy remontowe opuściły plac budowy na krótki okres czasu, jak i również były przerwy związane z nowymi uwarunkowaniami ze strony Ministerstwa Zdrowia, które wprowadziło nowe wytyczne zarówno dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak i do lądowiska, ponieważ warto pamiętać, że projekt ten dotyczył zarówno szpitalnego remontu, szpitalnego oddziału ratunkowego, jak i budowy lądowiska. Sala, gdzie trafiają najcięższy pacjenci, tak, czerwona dokładnie, a więc tu powinni trafić pacjenci w bezpośrednim stanie zagrożenia życia. No taki najczęstszy jakby przypadek to są pacjenci po zatrzymaniu krążenia albo zatrzymaniem krążenia. Na tej sali muszą być co najmniej dwa stanowiska, rzeczywiście są dwa stanowiska z pełnym wyposażeniem do ratowania życia. Ci urazowi najcięższy też tutaj trafiają, tak? To jest bardzo istotne. Sam koszt, bo to warto myślę o tym wspomnieć, całej tej inwestycji wyniósł ponad 7 300 000 zł. Na sam sprzęt, o którym pan wspomniał, zostały przeznaczone ponad 1 600 000 zł. To stanowi, że tak powiem, o skali rzeczywiście wydatków, jak i za tym ilości również niezbędnego, potrzebnego, nowoczesnego, co jest istotne, sprzętu. Jeszcze raz zwrócę na to uwagę. System przyzywowy. To jest pewien element, którego nie mieliśmy, natomiast bardzo, bardzo będzie użyteczny. Jeśli w tym pomieszczeniu będzie potrzebna, nie wiem, lekarz, bo coś się nagle dzieje, wystarczy nacisnąć ten przycisk, podświetla się niebieskie światełko tam na korytarzu, natomiast wszystkie pomieszczenia, w których lekarze przebywają miejsca, wyświetla się od razu sygnał dźwiękowy i widzą w postaci takiego panela, gdzie są potrzebni, w jakim pomieszczeniu. Nie tylko, że jest potrzebny, tylko wie gdzie. To samo dotyczy pielęgniarek, ratowników. Po naciśnięciu tego jest dodatkowy jeszcze sygnał dźwiękowy. Też te pomieszczenia, w których przebywają, które są różne właściwie, w każdym z tych umieścimy takie panele i wiadomo, w jakim miejscu należy jak najszybciej się zgłosić. My jesteśmy gotowi do otwarcia szpitalnego działu ratunkowego, ponieważ zarówno jak i Straż Pożarna, jak i Sanepid, a co myślę na samym końcu najbardziej istotne, nadzór budowlany wydał decyzję o uruchomieniu SOR-u w tej lokalizacji. Natomiast w tej chwili jesteśmy wstrzymani ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Taką decyzję podejmie zarząd Pańskiego Centrum Medycznego w najbliższym czasie. Myślę, oczywiście to jest tylko hipotetyczna data, przybliżona oczywiście na przełomie miesiąca października i listopada. Być może będzie szansa, żebyśmy to uruchomili. Powiem tak, jeżeli będzie decyzja pozytywna i będziemy mieli tutaj zielone światło ze strony zarządu Pamięckiego Centrum Medycznego, wówczas jesteśmy w stanie w przeciągu 24 godzin uruchomić SOR w nowym tutaj miejscu.